Siema, witam w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zobaczymy sobie wszystkie nowości, które właśnie zostały dodane przez aktualizację. Aktualizację ogłosili jakoś o 14, ale do gry dopiero niestety można było wejść jakoś około 15.30, więc ja już tutaj udało się wejść. No i w sumie chwilę po tym właśnie nagrywam dla was ten odcinek, więc aktualnie jestem na Smurfie. Zobaczymy, zbierzemy sobie te eventy oczywiście i właśnie te wszystkie nagrody idą właśnie do Brawl Passa. W sklepie też mamy darmowego skina do Bulla z okazji właśnie 10 urodzin Supercella, więc odbieramy sobie też token Doublera. I jeszcze tak, zanim w sumie odbierzemy tego skina i ogarniemy Brawl Passa, jeszcze na początku wam powiem, bo teraz w sumie najwięcej pewnie osób ogląda jeszcze, że w tym odcinku jest ukryty kod na Google Play 50 zł, dzięki któremu będziecie mogli sobie właśnie kupić właśnie Brawl Passa. Bo jak wiemy, on kosztuje 170 gemów, a Google Play jest właśnie o wartości 50 zł, także oglądajcie uważnie, kto pierwszy, ten lepszy. Najlepiej to oglądajcie cały odcinek, no bo tak jak mówiłem, nie wiadomo gdzie będzie ten kod, także też... Także właśnie oglądajcie, a my już sobie przejdźmy do Brawl Passa. Tutaj na razie jestem na Smurfie, za chwilę pójdziemy na moje główne konto i tam właśnie kupimy sobie tego Brawl Passa za 170 gemów, a my tutaj jak już mamy to pierwszego Big Boxa sobie otwórzmy i mamy pierwszy gadżet do Mr. P, akurat jeden Big Box i udało się właśnie odblokować gadżet, ale jeszcze zapomniałbym, odbieramy sobie skina za właśnie 10 urodziny i już mamy ładnego skina do właśnie Bulla, więc odbieramy. No i co, i o, jeszcze tutaj będzie za 5 dni będzie Mortis, który wygląda naprawdę ładnie, także ja przechodzę już na główne konto i będziemy kupować właśnie Brawl Passa. Jeszcze oczywiście ilość właśnie takich kodów na Brawl Pass będzie zależało od waszej aktywności, także jeżeli chcecie więcej takich powiedzmy giveawayów, no to zostawcie łapkę w górę, dajcie subika, bo tam jeszcze mało brakuje, 200 subów brakuje do 40 tysięcy, a na 40 tysięcy będzie Q&A i konkurs. Także polecam zasubskrybować, a my co, teraz przejdźmy już do aktualizacji do Brawl Passa. Jak widzicie, mam 330 gemów, także zaraz sobie kupimy właśnie tego Brawl Passa. Dobra, jak widzicie, tak wygląda cały Brawl Pass. Mogliście to zobaczyć w sumie na sneak peekach. Także ja już tutaj kupuję tego Brawl Passa. Mamy tutaj Brawl Passa za 169 gemów i Brawl Passa za 240 gemów. Różni się to tym, że ten droższy dodaje po prostu tutaj 10 tierów. Ja tutaj mam już pierwszy właśnie tier tego Brawl Passa, także doda mi tutaj 9 tierów. I tym w sumie się to różni. Dobra, ja sobie tutaj kupię tego Brawl Passa, który dodaje 9 poziomów. Oczywiście jeszcze bym zapomniał, wchodzimy w sklep. Ja tutaj wspieram VCR-a, wpisujemy kod VCR. I teraz można robić jakiekolwiek zakupy, także ja już tutaj kupuję Brawl Passa za 249 komów. Tak, chcę to kupić. No i mamy odblokowane nagrody do 10 poziomu. Oczywiście tych z dołu nie będę odbierał, tylko te z góry. Z tego powodu, że po prostu te z dołu mi nic nie dają, zostawię sobie te skrzynki i to wszystko na wymaksowanie właśnie Gale'a, a te z góry niestety muszę otwierać, bo nie dam rady zostawić sobie powiedzmy nagród na samym początku i otworzyć te, tak jakby w środku Gale'a, tylko muszę wszystko po kolei odbierać. Więc co, polećmy sobie właśnie z tym otwieraniem, lecimy z pierwszym megaboxem, może tutaj właśnie postać wyleci, zobaczymy. No i niestety nic, nie za fajny ten megabox, nic tak naprawdę nie było poza goldem. Lecimy z big boxem, może z big boxa, też nic. 100 golda to akurat tutaj mało. I kolejny big box, uwaga, też nic, nawet żadnego bonusu nie ma. I ostatni megabox, uwaga, i będzie coś. No i jak widzicie, żadnego bonusu, nic, sam gold. Ale dobra, te tak jak już mówiłem, nagrody na dole zostawiam. I no niestety nie udało się odblokować, ale... Mam nadzieję właśnie, że jak najszybciej go odblokuję. Teraz potrzebuję 400 właśnie tokenów, żeby zrobić 11 poziom. Także myślę, że możemy sobie zrobić to jakiegoś questa, tylko w sumie który byłby ok. Weźmiemy sobie tego na duo, żeby leczyć naszych teammateów. Tam 30 tysięcy zdrowia im wyleczyć. Więc sobie właśnie to zrobię. Biorę oczywiście pierwszy star power tego. Jeszcze jak możecie zauważyć, Poco się trochę zmieniła właśnie ta miniaturka jego, że tak powiem. I w sumie Pam też się trochę zmieniła i ogólnie dostała cały remodel. Dobra, no to co, polećmy. Chociaż w sumie nie wiem, czy
To jest dobry pomysł, bo jest średnia mapa na to, żeby robić takie questy, no ale tak naprawdę nie mam raczej wyboru. Muszę to po prostu zrobić, żeby wyleczyć 30 tysięcy HP mojemu w sumie teammate'owi, no to muszę to zrobić, to lecimy, mam na poko 800. Mam nadzieję, że uda się zrobić tego questa. W sumie można by było to zrobić tak, że na przykład jakbym grał z hardcorem, że on wchodzi w strefę, a ja go leczę. To też w sumie jest jakiś pomysł, żeby szybko tego questa właśnie zrobić. Dobra, ale my już tutaj bierzemy tego pierwszego Power Cubesa. Dobra, i w sumie zrobimy tak. Teraz w sumie na to wpadłem. Zrobimy właśnie tak z hardcorem, żeby jak najszybciej tego questa zrobić. No bo tutaj, chociaż teraz jakbym miał tu, no chodź tu, chodź tu. No, nawet je nie wyleczyłem. O nie, ten Frank, on zultuje. No właśnie, mam nadzieję, że ta Jackie go ubije. Ja niestety padłem. Frank też, no ale ta Jackie też pada. Dobra, no i mamy niestety minus 5 miejsce, chyba minus 9. Tak, niestety, ale lecimy sobie. Jeszcze tutaj w ogóle to zmienili. Teraz to o wiele lepiej wygląda. Jak widzicie, tutaj się zmieniło właśnie to, że tam minus 9. Dobra, teraz sobie zagram właśnie z hardcorem, tak jak wam powiedziałem. On będzie wchodził w strefę, a ja go po prostu będę leczył. Dobra, także lecimy właśnie z hardcorem pierwszą grę. 30 tysięcy HP muszę wyleczyć. Mam nadzieję, że gadżety też się liczą. Bo raczej tutaj ulta nie będę miał, tylko właśnie zwykłymi atakami i gadżetami. Chociaż teraz coś też chciało 10 na 10. To są ogromne lagi i problemy. Właśnie przez to, tak jak już mówiłem, nagrywam to chwilę po właśnie dodaniu aktualizacji. No i jak widzicie, teraz coś chciało. Musiałem zresetować grę i wejść do matchmakingu jeszcze raz, ale jak widzicie, znowu internet wyskoczył. I jest dosyć ogromny lag. Trochę powoli idzie już tam kamera na nasze postacie, ale są właśnie ogromne lagi. Mam nadzieję, że chociaż healować hardcore dam radę. No jak widzicie, przez to co mówiłem, że właśnie przez tą aktualizację serwer się laguje. No i trzeba jakoś sobie radzić. Dobra, my tutaj lecimy po tego trzeciego parkiu psa i zaraz idziemy. Hardcore idzie w strefę, ja go będę leczył. Myślę, że tutaj możemy wejść, o właśnie, bo już idzie strefa. No i co, i hardcore wchodzi w strefę, ja tu będę cały czas go leczył. Najpierw go zgadżetuję, niech ma. A teraz go będę leczył po 700, no trochę to zajmie. Mam nadzieję tylko, że tu nikt nie przyjdzie. Dobra, kolejny gadżet. I leczymy znowu. Ostatni już gadżet. Ciekawe, ile uda mi się właśnie wyleczyć przez taką jedną rundę. Wow, jak się tu przyspieszyło, widzicie, co się teraz dzieje? Wow. Dobra, ja idę tutaj przykampić, żeby hardcore się odrodził. Ale co się tam działo? Myślałem, że tu Bull też robi właśnie sobie tą strategię. Ale jednak nie, bo on tutaj gra z Ems. No i niestety już tu będzie chyba kolejny minus, ale bardziej mi zależy właśnie, żeby zrobić tego questa, chociaż jednego na odcinku i myślę, że to by było, że to będzie na tyle. Ja tu leczę tylko hardcore jak mogę. Ciekawe, ile już w sumie tego. Ile już wyleczyłem. Dobra. Jeszcze się okaże, że my to zrobimy na drugie miejsce. To już by było fajnie. Dobra, no jak widzicie. Jak nie wiecie, jak zrobić tego questa, polecam właśnie tą strategię. Zwłaszcza na takiej mapie. Tutaj, żeby jeszcze jak najwięcej wyleczyć. Niech ten tick sobie idzie. My tutaj tylko chcemy questa zrobić. Dobra, hardcore pad. I zobaczymy, ile udało się właśnie wyleczyć. Plus 7, czyli poko fajnie odrobiony. 35 tysięcy, czyli musielibyśmy jeszcze raz tak zrobić. A nie, czekajcie, tutaj jest jeden quest zaliczony i jeszcze drugi jest. Jeszcze raz musimy tak zrobić, żeby zaliczyć drugiego questa. Więc zrobimy sobie jeszcze raz i to już będzie koniec. Tutaj oczywiście dodało mi już tego questa, nie ma z tym showdownem, więc teraz robimy 60 tysięcy. Właśnie, żeby wyleczyć 60 tysięcy i będzie już koniec, 9 na 10, żeby tylko teraz tak nie chciało. Dobra, jest git. Czy będą znowu lagi? O, chyba tym razem będzie lepiej. Dobra, idziemy do góry tam. Czasami trzy skrzynki mogą być i zobaczymy, czy tym razem. No, tym razem niestety tylko jedna. Ale nieważne, od razu rozwalam. I będę znowu leczył hardcora. Może znowu się uda na drugie miejsce, fajnie by było. Kolejne dwie skrzynki mamy.
Więc zbieramy je. Oj, ale jednak są dalej lagi. No jak widzicie, to się działo. Niestety, musi to tak wyglądać. No niestety też nic z tym nie zrobię. Ale nieważne, tutaj raczej do healowania wystarczy. Niestety idzie, bo... Wow, jak widzicie, dostał chyba jakieś lagi czy coś. I go, i wpadł po prostu pod hardcora. Niestety hardcore teraz padł, ten crow padnie czy nie? Niestety nie padnie, a była szansa go zabić. Dobra, ja uciekam na dół. Jeszcze w sumie jeden hit i bym miał ulta. Też by to pomogło właśnie w tym healowaniu. Hardcore już się respi, jeszcze 5 teamów zostało. Ten crow też prawie tam padł, ale niestety się nie udało go zabić. Oni tam już zabijają. Dobra, no i ja tu zaczynam. Szkoda, że parkupsy nie zwiększają leczenia. Ja tu teraz cały czas właśnie leczę hardcora. 4 teamy zostały. Kolejny gadżet, w sumie ostatni. No, wydaje mi się, że to będzie już koniec tego questa. Czyli w sumie 2 questy na odcinku. 3 teamy zostały, no i znowu lag niestety. Leczę tutaj cały czas. Fajnie questa zrobić. Myślę, że możemy tego Daryla zabić i będzie już spokój. No, jak widzicie, mamy już tutaj... O, jeszcze za 5000 wyliczyłem. Znowu drugie miejsce, czyli z taką strategią łatwe pucharki. Nie no, oczywiście żartuję, tutaj mieliśmy farta, że po prostu nikt do nas nie podszedł poza tym teamem na początku. Plus 6, kolejne puchary na plus. I mamy zrobione 24000 wyleczone. Drugi quest zrobiony. I co? I zostało mi tylko jeszcze 5 questów, więc ja sobie je porobię. Także co, myślę, to na tyle w tym odcinku. Jeżeli taki odcinek wam się spodoba, jeżeli chcecie więcej właśnie takich giveaway z tymi kodami, że są gdzieś poukrywane, no to zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu. O właśnie, też są nowe emotki. Jeszcze hardcore tutaj przypomniał. Są właśnie nowe emotki. Także jeszcze tak na koniec, szybko o tych emotkach. Ale co, wracając, jeżeli chcecie właśnie więcej takich giveaway, łapka w górę, napiszcie w komentarzu, że chcecie więcej i zasubskrybujcie kanał, bo tak jak już mówiłem, szykuję Q&A i w sumie fajny konkurs właśnie na 40000, także polecam zasubskrybować. Dzięki za oglądanie, do następnego odcinka, siema!